Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zrobimy sobie lody. Ale zrobimy sobie lody nie takie jak zawsze, tylko zrobimy sobie lody takie jak były kiedyś. Czyli takie prawdziwe lody jak dawniej. Do tego będziemy potrzebowali kilka rzeczy. Na pewno będzie potrzebny blender, ale będą potrzebne też inne rzeczy. Dobra, będziemy potrzebowali blender. Ten blender będziecie mieli zalinkowany. On dość dobrze się sprawdza. Już troszeczkę go tutaj miałem okazję potestować. Jesteśmy zadowoleni z niego. Link będzie w opisie. Ma też takie inne kubki, bo tych kubków jest tu więcej. Także ma małe i duże kubki. I ma też takie przenośne, fajne bajery, które można zamykać, brać ze sobą do picia. Czy takie zwykłe zakrętki też są, jak to co lubi. W każdym razie zaczynamy od tych lodów. Do lodów będziemy potrzebowali żółtka jajek. To są jajka takie z chowu zwykłego, znaczy zwykłego. No dzisiaj się to nazywa w sumie ekologiczny chów, no ale powinien być zwykły, czyli normalne karmione kury, wybieg, bez jakichś pasz, bez niczego, co tam same sobie złapią, na słoneczku chodzą i tak dalej, czyli bierzemy surowe żółtka. Teraz dalej, będziemy potrzebowali do tego śmietanę. Teraz, ale nie jest znowu śmietana taka ze sklepu, 18% max, tylko to jest prawdziwa śmietana, taka jak ma być. Tych żółtek jajek jest tutaj 8 wbite do środka, bo tyle miałem. Tutaj mamy pół litra śmietany, no trochę więcej jak pół litra, bo wiadomo, te w tych sklepach to już nie jest śmietana taka jak ma być, bo tam brakuje. Troszeczkę sobie zostawię, tak leciutko, bo potrzebuję troszeczkę do szpinaku, żeby sobie dodać. No, jeszcze może trochę za dużo. Dobra, trochę sobie do szpinaku dodam. Także tyćko zostawiłem, to na dole, tylko ze ścian, żeby wydrapać. Dobra, teraz trzeba by to było posłodzić. Kiedyś słodziło się cukrem po prostu, ale jak wiecie, my cukru nie za bardzo tolerujemy, żeby go używać, więc ja używam syropu z agawy albo miodu. Tym razem weźmiemy sobie syrop z agawy. Jak to woli, jeden trochę, nie za dużo. I teraz jest pytanie, jakie lody chcemy. Możemy zrobić lody owocowe, czyli możemy tutaj teraz dodać jakichś owoców. Maliny, nie wiem, co byśmy chcieli. Co dusza zapragnie, w sumie dzisiaj można i owoce pomrozić w sezonie, także można robić truskawkowe, wiśniowe, czereśniowe, jarzynowe, jagodowe, borówkowe, co chcemy, można wrzucić, nie wiem, nawet i pasiflorę, czyli te o jajka można wrzucić, takie to są pasiflory, będzie coś fajnego, tropikalnego wtedy, no ale ja chcę lody kakaowe, czyli po prostu biorę sobie kakao, nie lubi kakao, a chce kakaowe, może użyć też karobu i wrzucam to sobie tutaj wszystko do środeczka. Ilość kakała tu jest zależna. Jakie mocno kakaowe to chcemy? Nie chcemy mocno, trzeba więcej. Wyjdzie wtedy coś bardziej tartufu, ale trzeba się z tym liczyć, że będzie bardziej gorzkie. Tam mniej, będzie lekko czekoladowe. To jest po prostu na oko. Do własnego smaku trzeba to dopasować. I teraz to sobie zakręcamy i po prostu mielimy. Ten blenderek jest naprawdę fajny, ponieważ jest mały, poręczny. Super działa, jak widzicie, mamy fajne kolory, trzykolorowe i w sumie wystarczy teraz go tylko przycisnąć i tyle. Zaletą tego blendera jest to, że on nie zajmuje nam tyle miejsca. On jest mały, ale jest też dość mocny. Bardzo fajnie sobie ze wszystkim radzi. Fajnie wszystko tnie. Dobra, teraz wypadałoby to sprawdzić, jak to smakuje. Także bierzemy sobie łyżeczkę i sprawdzamy smaczek.
Jest okej. Dobra, także naszą gotową masę lodową bierzemy do takich foremek. Mamy takie foremki tutaj. Te foremki są dostępne na Allegro. Wpiszcie sobie foremki do lodów, na pewno znajdziecie. Może w jakichś sklepach też są. I po prostu teraz to sobie przelewamy. Nie będę Was tutaj męczył, nie będę przelewał wszystkich i nie będę przeciągał. I po prostu wkładamy nasz patyczek. I to ma jeszcze taką podstawę i po prostu wędruje to do zamrażarki, aż jest gotowe. Wychodzą naprawdę bardzo fajne, pyszne, kremowe lody. Takie jak dawniej. Także tak jak mówię, jak chcecie, jakie smaki możecie tutaj sobie porobić, pokombinować z tym. Dobra, nasze lody już są w zamrażalniku. I teraz, no w sumie nie będę tego nawet mył, zostawię trochę tego kakała i po tych żółtkach, po tej śmietanie to zostawię. Teraz będziemy robić sobie zielonego drinka jeszcze naszego takiego, ponieważ potrzebujemy go na drogę, ponieważ mamy trasę do przejechania i nie będzie nas dość długo i potrzebujemy po prostu to sobie ze sobą zabrać. Dobra, mamy tutaj już nazbierane, mamy kwiat koniczyny, mamy troszeczkę babki tam wrzucone, liść maliny wrzucony do środeczka i różne inne nasiona pokrzywy, o, mamy jeszcze wrzucone, mamy jeszcze troszeczkę jagód, także wrzucimy jeszcze troszeczkę jagód, były troszeczkę zamrożone, palec, pancer, palec, dobra, palec. Także będziemy to teraz sobie tutaj mielić zaraz. Dolejemy tylko wody. Tak jest. No, także zakręcamy. I mielimy. Dobra, mamy zmielony. Nasz zielony shake zrobił się fioletowy. Teraz w sumie są dwie opcje, co można zrobić. Bo można to zrobić w jednym dużym kubku do wzięcia. Można zrobić też w małych kubkach. Dobra, także mamy jeszcze dwa małe kubki, które też można napełnić, zależy. Jak mamy krótką podróż, taką parę godzin, to robimy po prostu jednego dużego shake'a. A jak mamy dłuższą podróż, to robimy po prostu wszystkie pełne i zabieramy wszystkie ze sobą wtedy, czyli mamy dość. Zakrętki w zestawie są dwie z dzióbkiem dodane, czyli takie, które można otworzyć i jak z bidonu można pić wtedy. I taką dzisiaj też sobie tutaj weźmiemy do tego na drogę. I teraz to można sobie otworzyć i można sobie pić. Są też dwie takie zwykłe zakrętki, czyli takie normalne, okrągłe, które po prostu można też tak zakręcić. Czyli mamy dwie, które można pić z takim tym i dwie odkręcane. Czyli do wyboru, do koloru. W sumie jedna nawet jest za dużo, bo są trzy kubki, a są cztery zakrętki. Pewnie jedna jest w zapasie. W razie czego, chyba że ktoś woli takie, może dlatego to tak dali. Ja nie wiem, nie wnikam. W każdym razie mamy naszego shake'a gotowego, zielonego. I wszystko gra i piszczy. Także blender jest jak najbardziej ok. Link będziecie mieli w opisie zalinkowany. 1000 W to ma, także nie jest aż taki potworny jak ten tutaj obok, bo ten jest dużo, dużo mocniejszy.
i ma dużo, dużo więcej siły. Tego też znajdziecie, ale no na podróż, to żeby nie brudzić, bo można kupić też butelki i przelewać, ale ja nie lubię za bardzo brudzić, dlatego ja mam tego, żeby nie musieć tyle zmywać, bo tu mogę go sobie zrobić, biorę ze sobą, tylko nóż muszę opłukać po tym całym eksperymencie i tyle. Dobra, także shake gotowy. Komu w drogę, temu czas. Mamy go na drogę, także jedziemy, uciekamy, bo trzeba zrobić niestety znowu troszeczkę kilometrów, bo mamy misję do zrobienia. Także tyle na dziś i pozdrawiam Was.